Elożka Kokoszka, dzisiaj Banda Banan wjeżdża na rejony do miasta ING w grze Roblox. Razem z Werką Aferką i moim bratem Adrianem Clarksonem będziemy musieli złapać hakera. No chyba, że ktoś z nas będzie tym hakerem. Wtedy go też złapiemy. Najpierw pokażę wam wszystkie nowości, które zostały wprowadzone do miasta ING, bo mamy już teraz drugi sezon. No i oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć na moim kanale więcej Bandy Banan, a na pewno chcecie, to zostawcie tutaj 15 tysięcy łapek w górę. A, no i właśnie, jeżeli sami chcecie odwiedzić miasto ING, no to sprawdźcie mój opis, tam macie linka do tej gry. Kończy się okres ważności twojej karty. O nie, to trzeba, słuchajcie, to ogarnąć. Idziemy tutaj do pana bankiera. Dzień dobry, panie bankierze, czy ja mogę wybrać nową kartę? Okej, do wyboru jest, słuchajcie, z awatarem Paliona. Jest, słuchajcie, Farel. Jest Dizowski i jestem ja, więc wiadomo, kogo wybiorę. Wybiorę siebie. Mam nadzieję, że wy też wybierzecie moją kartę. W prawdziwym życiu też możecie mieć taką kartę z moją robloxową podobizną i autografem. Żeby taką miśgagowo-grażynkową kartą płacić za swoje zakupy, wystarczy, że wasi rodzice otworzą wam konto Mobi dla młodych w ING, a w opisie pod filmem znajdziecie linka do strony, gdzie dowiecie się wszystkiego na temat całej tej akcji. W mieście ING mamy teraz drugi sezon. On już się rozpoczął jakiś czas temu. Rozpoczął się on koncertem Paliona i w ogóle jestem ciekawa, czy kojarzycie Paliona, albo czy ktoś z was może był na tym koncercie, to wtedy się koniecznie pochwalcie w komentarzach. Drugi sezon gry skupia się bardziej na edukacji pod kątem bezpieczeństwa w sieci. W internecie po prostu też czeka na nas wiele niebezpieczeństw, więc warto się przed nimi zabezpieczyć. O, patrzcie, co to za wykrzyknik jest? To idziemy tam, bo tam pewnie jest coś nowego. Wygląda na to, że komputer w restauracji jest uszkodzony, napraw go. A, tu jest, patrzcie, jest jakiś taki zielony ekran. Zmień hasło, wybierz najsilniejsze hasło. A, bo tu słuchajcie, za słabo był zabezpieczony komputer. Pewnie miał jakieś hasło, raz, dwa, trzy, cztery. Nigdy nie róbcie w ogóle takiego hasła, bo każdy haker wam je złamie. No i musimy wybrać silniejsze hasło. No to słuchajcie, najsilniejsze hasło to jest takie, które ma najwięcej znaków, duże, małe litery, i to jest to ostatnie. No i wybrałam dobrze i dostałam, słuchajcie, 100 dolców tutaj pieniędzy w grze, więc zaraz sobie pójdziemy do sklepu i coś pewnie kupujemy jeszcze. O, czekajcie, mam jakiś tutaj quiz. Ktoś na czacie prosi cię o podanie blika, co robisz? Podaję tylko jeśli znam tę osobę, nie podaję. Nie no, na czacie, ale jakim czacie? Takim w grze? Nie no, w grze to w życiu się nie podaje. Nie no, nie podaję. Dokładnie tak, moi drodzy, uważajcie na to, co wiecie, wypisujecie na czatach i w ogóle tam, no do ludzi w internecie, bo łatwo można zostać oszukanym, wiecie, jak ktoś was prosi o jakieś hasło, to nie podawajcie nigdy hasła, nie, do swojego konta w grze, czy jakiegokolwiek konta, no po prostu pilnujcie tego. O, tu mamy jakiś telefon w ogóle teraz. Za świetnie wykonaną pracę w mieście ING otrzymujesz 50 punktów. Skam czy nie skam? Aha, trzeba wybrać, tak? Czy to jest skam, czy... nie wiem, no, chyba nie skam. O, poprawna odpowiedź. To dobrze, to się bardzo cieszę. O, dobra, widzę tam. Widzicie tam koszulkę wielką? O, tutaj, idziemy, dobra. Kup ubranie, co tu jest ciekawego? Wow, ale ładne! Walentynki. O nie, co ja kupiłam? Czemu ja mam na sobie same majtki? Nie chcę tego. Nie. No, w tych już lepiej, nawet pasują do moich włosów, nie? W tamtych coś nie wyszło, chyba za długie nogi mam czy coś. O, jakie ładne kaczuszki! Ej, mogłam tamte kupić, ale dobra, nie będę wydawała wszystkich pieniędzy, nie? O, widzę tu jakąś, słuchajcie, tablicę wyników. Najlepsze osoby w
cyberbezpieczeństwie. Może kiedyś będę tam też i ja. Dobra, słuchajcie, bo ogólnie wiecie, w tym mieście ING chodzi o to, żeby po prostu... no sobie tutaj pracować, wykonywać różne zadanka. No i na przykład jedną tutaj, słuchajcie, z pracy jest, że mogę sobie wyprowadzić pieska, zobaczcie, do parku. Cyk, cyk, cyk. I lecimy. Piesek się musi tutaj wysiusiać. Za chwilę będzie już na serwerze Werka i Adrian. No i słuchajcie, żeby zagrać sobie właśnie w ten tryb hakera, wystarczy podejść sobie tutaj do tego fajnego budynku, nie wiem, sceny. I po prostu, żeby zapisać się do gry, to trzeba wejść tutaj, widzicie, o, jakby na tą platformę i już jesteśmy w lobby i oczekujemy na graczy, żeby rozpocząć grę. Drużyna dzieli się na jednego hakera i grupę poszukiwawczą, więc ktoś z nas będzie mógł być tym hakerem, a grupa po prostu poszukiwawcza będzie musiała złapać hakera, który będzie hakował różne budynki i będzie chciał zniszczyć miasto ING, ale my nie pozwolimy na to. No chyba, że to ja będę hakerem. No to w takim razie Banda Banan jest tutaj już z nami. I chodźcie tutaj, bo chyba macie taką strzałeczkę, co nie? Żeby do bankiera iść. Tak, nie? Tak, jest coś. No, to zajdźcie sobie tutaj do tego pana. No. Nie wiedziałam, że tu szyba jest. Ej, wiesz, że ja kiedyś na serio w realu, właśnie w ING walnęłam tak w szybę, bo była taka czysta? Jak byłam dzieckiem i byłam z tatą? Ja tu mam kartę do wyboru, ale ja nie chcę z Palionem. Z Farelem też. A jest z tobą? Jest, no, z Agą! No. To ja z Miśgagą chcę. Ale ja to... koncert przegapiłam, 4 lutego był. No. Ale szkoda, ja pierwszy raz w ogóle grałam w to. Wiesz, jaki on był tutaj gruby? Serwery Robloxa, tak? Chyba wywaliło całe, no. Muszę być dosłownie śmieciarzem, muszę śmieci zbierać do kubów wyrzucać. Gdzie ty się zgubiłeś? Idziemy być... Ale my nie idziemy zbierać śmieci, Adrian. Żebyś ty tak w swoim domu sprzątał śmieci, jak w tej grze. Dobra, czy jak ja mogę go złapać? Wskoczyć na niego, dotknąć go, popchnąć? Chyba jak go zobaczysz, to trzeba podbiec do niego i wtedy E nacisnąć, tak mi się Dobra. Wydaje. Zgadnij, Aga, kogo nie ma u was w drużynie. Ty jesteś hakerem? No. Co? O nie, to szukamy Adriana. A czyli to po chwili się aktywowało. No, ja myślałam, że ten od razu. O nie, Dobra. Adrian, co robisz nam? Coś tu się psuje. Wyłączyłem wam ekran, bo widzę, musiałem... Widzę, znak zapytania się pokazał. Koleś był przy kompie, który hakowałem, więc musiałem wam szybko ekran wyłączyć. Znak zapytania czy wykrzyknik? Wykrzyknik. A, okej. Okay. Ja szukam tego znaku. Dobra, odhakowałam, Adrian, komputer, który Czyli Adrian był tutaj i zepsuł, tak? Tak, tak. Aha. Dobra, szukamy dalej. Gdzie jest? Haker zmienia swojego skina. I on teraz wygląda jak my, ale my wiemy, że Adrian to jest haker, więc... Ale jak będziesz uważny, no, ja w sumie, tak, to na początku... Pobiegłam w inną stronę. No tak, tak, trzeba się rozdzielić, bo inaczej to... O, widzę wasze małe twarze. Ty coś, Adrian, hakujesz? No tak, no. Mi się wyświetla przez ścianę, ja to może ja dopiero, wiesz. Najgorsze jest to, że Adrian ma te backdoorsy, te tunele i może po prostu... No mnie zamknąć nie możecie w drzwiach, ja sobie mogę wyjść zawsze. O, tam był. Tam mamy wykrzyknik, biegnę do niego. A co to wam robi? Coś to Adrian znowu popsuł. O nie, Adrian! Mogę wam slowka lec, wolno biegać. O nie, Boże, Vera prawie mi widziałaś, Boże Święty. Co ty taka szybko? Gdzie ty jesteś tutaj? Co? No? Ja cię nie widziałam w ogóle. Nie, tam gdzieś był. Boże, no jak jestem taka wolna? Ile to jeszcze będzie trwało? Ale macie slowa jeszcze? Serio? Nie, ja już nie mam slowa. Dobra. Nie wiem, ja też jestem ze slowa. Może jakiś hop to był. Amen, chyba. O nie. Klikam. Aga, nie patrz na mnie. Co? Ojejku. Ale wielka Miśgaga weszła na czerwonym dywanie. Ale ja jestem wolna cały czas. Czemu taka wolna jestem? I co, możesz to odhakować? Ej, co ja tak wolno chodzę? Obecnie nie możesz tego zrobić. No właśnie, widzisz, popsuty jest. A czemu ja wolno chodzę Weź teraz? Weź sobie hulajnogę i podjedź na hulajnodze, co? Ej, Adrian nam niszczy grę, zobaczcie, ile tu tych wykrzykników się pojawiło. No wiem, no zaraz... Adrian! Adrian! Nieprawda, to nie! Boże! Widzę go! Vera, on jest tutaj! On no jest szukam, bardzo szukam. Blisko! Biegnę za nim! Pobiegł po drzewie tutaj! Albo jednak nie. No, spokojnie jestem. Czemu ja wychodzę z kurczę z pomieszczenia, a wy tam wszyscy dosłownie jesteście nagle? Co jest? A jak ekran mi się telepie, to Adrian gdzieś tu jest? To... Nie, to znaczy, nie? Że Adrian ci rzuca utrudnienie. Ja rzucam wam czary mary. Czy mam nadzieję, że w tym lesie pająków nie ma, bo ja tak chodzę na pewniaczka. Zaraz wejdę w jakąś pajęczynę.
Przechodzę sobie przez środek ulicy, Aga jak gdyby nigdy nic tam na lajcie. Co? No. Byłeś tam, ja jestem. Przechodzę się przez środek ulicy, Aga tam w ogóle nie patrzy na mnie. Zabłądziłam. No bo ty taki jesteś na ciemno ubrany, ja nie widzę. Powiem ci, zmienianie się w banana mojego skilla jest minusem, nie? Bo mnie wtedy widać z kilometra, mam wrażenie. Dobra, ja idę naprawić. Mam wykrzyknik, Widzę go! E1. O! Boże, Aga, nie! Ja nie widzę. Mogłam się nie odzywać, ja pierniczę. Mogłam nic nie mówić. Ja się... Ja czytałem, co mają, robię moją spelę dokładnie. No nie. Szukam. Gdzie ty jesteś? Weź. Ciekawe. Szybko. Dosłownie wlazłem na drzewo i stałem na drzewie, a ty przeszłaś obok mnie. No nie. Vera, biegnij do różowego budynku takiego. Tego, co był tam na końcu, baza danych. Co? Nieprawda. Tam go zablokujemy. Nie. Co? Czekaj, ja mapę... A jak mapę odpalić? Ja nie widzę. Nie. On jest taki podświetlony. Dobra. Różowe ma wszędzie. A, widzę. No, tutaj. Wy nic nie widzisz. Czemu się zacięłam obok? Czemu? O, to nie fair, Aga wie, gdzie ja będę już, a ja nie wiem. Stójmy tutaj, bo Adrian musi tutaj podejść, żeby wygrać. Nie wiem, czy ja jestem w dobrym miejscu, nie, ale... bo ciebie tu nie ma. Aha. A to tam taki... leży jakaś skrzynka pod nieścią? A możesz iść, bo tam będzie jakaś nagroda, no. Dobra. Czy wy serio kampicie moją teraz tego? Tak. Mojego spotka tam do rozrobienia misji? Tak, i tu nie tylko ja widzę jestem, jakieś... O, o, mam piątkę! Odpalam, czekaj, jak to odpalić? Dobra, widać go. Wiem, widzę Adriana, biegnę. Ale to dobre są te skrzynki w takim razie. A widziałaś też go? Nie, ja nie, tylko chyba ty widzisz. Tu jest Adrian, przypominam czas, więc... Ja widzę, że mam 93 sekundy, ale muszę Werę tutaj wykiwać jeszcze, dobra, na budynkę. Mówię, Wera nagle patrzę, przez ścianę przechodzi, muszę ją tam wyminąć. Dobra, wy tam widzisz pełnogłówek przy moim miejscu, nie ma problemu, tak, dobra. Będzie fajnie na pewno. Wszyscy stoją i czekają. Ja mam nadzieję, że jest jakieś tylne wejście, nie wiem, że twórcy gry zaplanowali tutaj mi jakiś ten, bo ją wygraną tutaj ładną. Nie, koniec blisko, już prawie go miałam. Koniec, nie, ja się siedziałem. Jak gdyby nigdy nic. Widzę cię, Adrian. I zakryłem wam ekran. Bo to czekaj, Adrian... ja cię łapię. Bo to nie można ciebie raz kliknąć, tylko to E musi się załadować, rozumiesz? No, musicie chwilę mnie jakby trzymać, że i... o, widzicie mnie przez tam parę sekund. Dokładnie. A ja sobie wbiegłem, kliknąłem E i od razu wygrałem. No właśnie. Więc w sumie to czekanie nie jest aż takie dobre, lepiej czekać troszeczkę gdzieś. Przed gdzieś. Troszeczkę przed, bo jak ja już jestem pod całym wejściem, to już wygram szybciej, no. Trzeba szukać tych skrzyń. Ja też jestem w grupie, czyli ktoś inny. Ale jest, skrzynkę tak? Dostajesz, wiesz, powiadomienie, nie? Tak, dostajesz jakieś powiadomienie, bo ja nie wiem. Mhm. Tak, że jest skrzynka gdzieś spadła na teren. I hakerowi się te wykrzykniki, jak coś, to odpalają pojedynczo, nie? On nie może do wszystkich naraz biegać. Tak. On ma po kolei jakby tak. W różnych miejscach. Dobra, czyli jak rozumiem, ktoś z tutaj obcych ludzi, tak? Jest. No ktoś na pewno. Chyba tak. No. Ktoś z Luzia czy coś tam, która była. No bo Adrian kłamie. Nie, serio, teraz jestem bananem małym. O! Widzę go! Ale jak mam go złapać? Taki szybki jest. Ty, złapię go. No, ty też byłeś taki szybki, ty. O, easy. Co? Easy game. Aha. Najłatwiejsza gra w moim życiu, moi drodzy. Pamiętajcie, moi drodzy widzowie, że jeżeli sami chcecie zagrać w Miasto ING, to macie linka oczywiście w opisie i bardzo was zapraszam, bo ta gierka właśnie w tego hakiera jest naprawdę bardzo fajna i najlepiej właśnie się tutaj spotkać ze znajomymi i sobie pograć i zobaczyć, czy uda wam się pokonać hakera, czy może jednak haker pokona was. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa! No i, pa, oczywiście, pa. I oczywiście, jeżeli chcecie więcej Bandy Banan, to zostawiajcie dużo łapek w górę! O tak! Tak jest! Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę, jeżeli wam się podoba gra Miasto ING. Ja swoją zostawiłam!